Napary są jedną z najprostszych form preparatów ziołowych. Najczęściej wykonuje się je z tak zwanych miękkich części roślin, liści, kwiatów, kwiatostanów, ziela, a z rzadziej z owoców. W przeciwieństwie właśnie do twardych surowców, jak na przykład korzenie, kłącza czy kory. Pewne surowce, czyli odpowiednie części roślin, nadają naparom niezwykłe barwy. I dlatego przyjrzyjmy się im bliżej. Żółte barwy są charakterystyczne dla flawonoidów. Związki te występują najczęściej w kwiatach oraz liściach. Tutaj widzimy kwiatostan mniszka pospolitego, a z jego płatków języczkowych uwalniają się właśnie flawonoidy. Ale nie wszystkie flawonoidy będą się tak samo rozpuszczać. Największą rozpuszczalność w wodzie wykazują te, które są w postaci glikozydów, czyli połączeń z cukrami prostymi. Natomiast bardziej spektakularne będą napary z roślin i surowców antocyjanowych. Wykorzystamy tutaj kwiat ślazu dzikiego, owoc bzu czarnego, kwiat ketmi szczawiowej, czyli hibiskusa. Antocyjany to bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie związki barwne. Niemalże natychmiast po zalaniu wodą przechodzą do roztworu, nadając mu niesamowicie piękne barwy. Kwiatu hibiskusa intensywnie czerwoną, owoce bzu fioletowo-czerwoną, a kwiaty ślazu, jak widać, piękną błękitną barwę. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać w powiększeniu. A teraz mały test. Do naparu ze ślazu dodajmy kilka kropel octu jabłkowego. Jak widać, barwa zaczyna się zmieniać. Bo tutaj jest pewna zależność. Barwa niektórych antocyjanów, jak pochodnych delfinidyny, właśnie z kwiatów ślazu, jest w dużej mierze zależna od pH roztworu. W bardziej zasadowych będą one miały właśnie niebieskie odcienie. Natomiast, gdy zmienimy środowisko na bardziej kwaśne, związki te zmienią zabarwienie na różowe lub właśnie czerwone.
Kolejnymi związkami łatwo rozpuszczalnymi w wodzie są garbniki, np. występujące w zielonej lub czarnej herbacie. Nadają one naparom brunatną barwę oraz cierpki smak. Oczywiście nie wszystkie związki tak łatwo rozpuszczają się w roztworach wodnych. Przykładem może być czerwony barwnik z ziela dziurawca zwyczajnego, hiperycyny. Jest ona tutaj widoczna w takich zbiornikach olejkowych, na liściach, w czerwonych punktach, to jest właśnie zawartość hiperycyny. Rozpuszcza się ona w tłuszczach oraz stężonym etanolu. Tą zależność można wykorzystać wykonując zapary z tego ziela. Przed zalaniem wodą można surowiec spryskać etanolem i pozostawić na chwilę. Wówczas ułatwi to w niewielkim stopniu ekstrakcję tej hiperycyny. Oczywiście w wyniku nadmiaru wody zostanie ona wytrącona do formy nierozpuszczalnej, ale pomimo to pewną jej ilość wypijemy jednak z naparem i wówczas taki preparat będzie miał nieco silniejsze właściwości uspokajające. A jakie właściwości lecznicze, fizjologiczne wykazują wcześniej wymienione związki? Zaczniemy sobie od flawonoidów. Flawonoidy wykazują działanie uszczelniające naczynia, współdziałają z witaminą C. Moczopędne, jest to główny efekt działania surowców, które zawierają duże ilości flawonoidów. Antyoksydacyjne, bardzo ważna właściwość. Tutaj flawonoidy wymiatają wolne rodniki i zapobiegają uszkodzeniu komórek czy tkanek. Działanie przeciwzapalne. Niektóre wykazują taki efekt działania, szczególnie przy hamowaniu wydzielania histaminy albo prostaglandyn, czynników prozapalnych. I również niektóre wykazują działanie przeciwwirusowe, głównie zapobiegające przyłączaniu się cząstek wirusów do naszych komórek. Antocyjany mają pewne podobieństwo do flawonoidów. Przede wszystkim również działają antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie, ale też przeciwwirusowo, a jednocześnie poprawiają mikrokrążenie w naczyniach włosowatych, np. gałki ocznej. Garbniki natomiast wykazują główny taki efekt działania denaturujący białko, ścinający białko. I wiąże się to z szeregiem właśnie takich właściwości, jak działanie przeciwkrwotoczne, tamujące krwawienia, działanie bakteriostatyczne, działanie ściągające, działanie takie przeciwświądowe, ponieważ ścinają białka na przykład na zakończeniach nerwowych i wiele, wiele innych, które tutaj właśnie podchodzą pod zakres denaturacji białek. Mają również zdolność wiązania różnych związków, m.in. alkaloidów oraz toksyn bakteryjnych, a także metali ciężkich. I tutaj mają taki efekt odtruwający, na przykład po spożyciu właśnie naparów garbnikowych. Natomiast hiperycyna wykazuje działanie przeciwdepresyjne. W zasadzie cały kompleks składników z dziurawca wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Hiperycyna jest tylko po prostu jednym z nich. Głównie polegająca na blokowaniu oksydazy monoaminowej, w skrócie MAO,
Jest to enzym, który rozkłada neuroprzekaźnik znajdujący się w mózgu serotoninę, a serotonina jest odpowiedzialna za dobry nastrój i odczuwanie przyjemności. Jak widać na tych przykładach, związki czynne nie tylko mogą wpływać na wspomaganie naszego zdrowia przez jakiś efekt fizjologiczny, ale również cieszyć nasze oczy ferią barw. A taki rodzaj terapii, chromaterapii, może być również bardzo istotną częścią walki z różnymi dolegliwościami, czy tymi poważniejszymi, czy po prostu zwykłą infekcją sezonową.